cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie tutaj, ponownie Drwal Rębajło i ponownie gramy w Gwinta i tam dam, teraz pora na rewanż z Gimperem! Nadal łysy, nadal tak łysy. Jest. Jaki był wynik poprzedniego meczu, sprawdźcie sobie w poprzednim odcinku, ale jakiś musiał być, ktoś musiał wygrać, nie było remisu, skoro jest, jest rewanż, no więc zobaczymy, jak nam pójdzie dzisiaj. Dobrze, ja ci wysyłam invite'a w takim razie, talię słuchajcie, talię zmieniamy. Talię zmieniliśmy, będziemy grać troszkę czymś innym. Poprzednio był mój przyjaciel Grubas. To teraz z mojej strony będą potwory i spółka. Tak się nazywa talia. To ja teraz pójdę w szalejący sztorm. To brzmi groźnie. To brzmi jak groźna talia. Samą nazwą zamierzam powiedzieć, już przeciwnika odstraszyć. Jakby z nazwy się domyślam, że to absolutnie będzie zajebiście nudna gra do oglądania. Bo będziemy się przerzucać pogodami. O Boże, o ja Dagon, Eredin, no tak. Okej. Okay. No, nie jest Dagones Drunk. No to nie będzie aż tak podobnie, jak się spodziewałem. No dobrze. O Boże, co to jest za ręka? Tak, wymienimy. O kurwa, Maci. Chyba dostałeś. Co dostałeś? Co mam bardzo taką... Co powiesz? Nie, dobra, tego ci nie zdradzę, ale... Powiem, że jest to ręka... Intrygująca. O kurwa! Intrygująca. Intrygująca, tak, to prawda, to jest dobre określenie. Ja też się... Ja mam całkiem fajną rękę i to jest ten moment, kiedy wiesz, masz dobre karty, ale myślisz, że możesz dostać lepszą, więc coś chyba zamienisz wtedy, nie? Ja absolutnie... O, no dobrze, spróbuję. Jest! Dobrze trafiłem! Oh yeah. Dobra. Będzie to interesting. Dobra, zacznijmy tak. Okej. Okay. To może... To może ja też tak. Dobrze. Dzień dobry. Ja tak. No jednak mogłem nie wyrzucać poprzedniej karty. No nieważne. Miałem ten. Miałem rozdarcie. Ach! Wiedziałem, że coś takiego będzie. Teraz trzeba jakoś tam zaradzić. Okej. Dobrze, wiesz co, to z mojej strony będzie... Tak. No to jest fajne. A kurczę, miałem kiedyś coś podobnego, nie? Nawet. Ale coś... Ale innego. Nie wiem, głupi rów. W sensie mam tak tą początkową rękę kretyńską. Absolutnie. Absolutnie jestem niezadowolony z niej. Ale dobra, będziemy kuć co się da. Ja teraz się miałem taką rozkminę. Co by tu teraz tutaj? Czy jego, czy nie jego? O! Ciężkie wybory. No dobra, niech będzie. Wrzucę to. Dobrze? Ale to całkiem dobrze mi to poszło. Zabawne. No, całkiem fajnie. Ten jest, zobacz, czego nie mówię, pod kątem ręki, którą mam. Dobrze? Będz. Nie będziesz. Zapomniałeś. Rósł. Nie wiem, nie. Nie będę rósł. Tak, okay. Nie będzie rósł, nie? Tylko o to chodziło, dobrze. Ale podoba mi się to właśnie, że teraz to nie ma już odporności na dany efekt, tylko na całą pogodę. Tak, tak, tylko to dalej nie jest aktualizowane w tłumaczeniu. Tak, no, odporność na wróz, o co chodzi, nie? Ale to jest o tyle fajne, że chyba najwyższy czas na coś takiego. O nie. Oh yeah. O nie. To jest o tyle fajne, że wiesz, już nie musisz się bać, że gram potworami, ktoś mi wyjdzie z Ardem i mi, wiesz, cała linia pójdzie, tak, nie? Tak, absolutnie, absolutnie. Więc bardzo sprytnie, bo ja byłem niemal pewien, że oni tego Arda znerfią, a oni sprytnie z tego wybrnęli, po prostu zmieniając całkowicie efekt tej pogody. Mechanikę, tak. Mechanikę, więc to jest naprawdę brawa, plusy duże na... W sensie, czekam na użycie absolutnie jednej karty, aż wiedzie Geralt Igni, który spali. Czekam na to, od kiedy 21 punktów było w tej pierwszej ligi. No tak, to no powiedz, że masz. No nie, no niestety nie. Niestety nie. Niestety nie. Okej, dobra. Z mojej strony tyle. Okej. Dobra, czyli u ciebie przechodzi Piątal. A u ciebie zobaczymy. Chyba któryś z jeźdźców jednak, nie? Ci jeźdźcy są fajni, bo właśnie... U mnie jedenastka, u ciebie Piątal przechodzi. A no tak. Bo to ostatnia zagrana jest teraz. No w sumie jak wrzucasz jeźdźca jednego, to właśnie który przejdzie, nie? Pierwszy. Tak samo to działa na Wiedźmach. Działa, gra, jakby przechodzi ci ta, która jest zagrana jako pierwsza. A to całkiem fajne, całkiem fajne. Tak, bo wtedy jakby najbardziej ci opłaca mieć na ręce Wiedźmę dziewiątkę, nie? Tak naprawdę. Aha. A, Eredin.
Dobra. Okej. Okay. Ja oddam to. Oddaję to licząc na to, że nie spadnie mi teraz jeździe z gonu. Nie spadnie. Właśnie jak grałem wcześniej z ojcem, to grałem właśnie na tych mrugakach małych, nie? Mm. W drugiej turze, co mi doszło? Dwa małe mglaki. Ojej. Najgorzej, po prostu myślałem, że nie wiem o, co zrobię. O kurwa. W sumie teraz też nie najlepiej, no, mogło być lepiej. Dobra, spróbujmy tak. Mogło być lepiej z tym jednak teraz. No dobra, że tak. Oj. No wiadomo. Mhm, mglaczek. Klucznik jest naprawdę taka legenda. Jeden z moich faworytów. Spróbujmy jeszcze tak. Okej, okay, no to trwa. Okay. Będą rosły sobie. Okej. Okay. Co tutaj? Dobra, to mam dla ciebie dwie wiadomości. Dobrą i złą, od której chcesz zacząć? Od złej. Zła jest taka, że zostały mi jeszcze dwie karty na ręce. A dobra jest taka, że są dwie karty pogodowe, więc wygrałeś. A czekaj, też mam ciekawą kartę, zobacz. Też masz. O. Ale no, muszę przyznać, że... aromacja, bardzo fajna karta. No i tyle tego zostało. Tutaj nie będzie było podejścia. Wiesz, jaka była moja ręka na początku? Jaka? I tak trzema wymianami z tego wyszedłem. No, czasem tak jest, nie? Właśnie, miałem jedną kreaturę tak... na ręce. No co ty? Jedno, miałem jednego... Murigan. Miałem same te kurwa jaskółki, eliksiry. Liczyłem tak. Chociaż, że nabombluję tego mglaka, to mi przejdzie. Ale kajdanami mi to bardzo sprytnie rozbroiłeś, więc to absolutnie nie było. No powiem ci, że teraz właśnie ten dwimeryt, nie? Ten cały dwimeryt, te tak, kajdany, tak, dużo osób tym gra, naprawdę. Tak, no mi został jeszcze on, więc to już w ogóle nie jest. O kurde, to w ogóle. Karantir. Wrócił? A myślałem, że jak nie wrócił. No. Kajdany zdecydowanie rewelacyjny. Tak, teraz naprawdę fajnie to wygląda z kajdanami. Udało się, że no to mamy 1-1 w takim razie. Tak. To jest dobrze. Tak. To jest tak miło, że tak nikt nie wygrał, nikt nie przegrał overall, więc miło, sympatycznie, nikt nie jest na nikogo obrażony. Dokładnie. Jeszcze ten. Będziemy sobie wysuwać karty na święta jeszcze. Jeszcze więc... będzie. Tak jest. Tablujemy sobie w twarz, nie będzie dramy. Tak jest. Tak pozwałem Drwala. Dokładnie tak to wyglądało. Dobrze. Łeb w łeb i łysiną błyskali na wszystkie strony. Tak to wyglądało. Dziękujemy serdecznie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej tego typu gierek, to dawajcie znać. Oczywiście, już wymyśliliśmy w międzyczasie pomysł, żeby zorganizować polskie derby zrobić wszystkich streamerów gwintowych i youtuberów i zorganizować jakiś miły turniej, ale na razie to jest taki etap pomysłu, a potem jeszcze komukolwiek musi się chcieć go zrealizować, także może się doczekacie na przyszłe święta czy coś. Dziękuję. Tak. Wiesz, jak się zepniemy to na przyszłe święta, nie? To musi nam się naprawdę chcieć. Chyba, że Redzi akurat usłyszą, to może oni zorganizują za nas, to wtedy macie szansę, że będzie. To jest dobre, musimy ich, wiesz, sztuknąć, nie? Mhm. No, damy radę. Tak czy inaczej, dzięki wielkie Gimper za grę. Dziękuję również bardzo serdecznie. Dokładnie. Miło było mi wystąpić. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę, moi kochani. Pamiętajcie o zostawieniu łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. No i też zapraszam na kanał mojego gościa, który był w opisie. Nie, poczekaj, to nie gra. Zapraszam na kanał mój, bo byłem gościem w tym odcinku. Link być może będzie w opisie. No, trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Wszystko zostało już powiedziane, więc mi zostaje tylko dodać właśnie. Trzymajcie się i... Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Cześć.